Cześć, witajcie, jak to się rodzi na kanale Q21, ja jestem Paweł, a dzisiaj zrobimy film, który będzie w troszkę innej formie, ponieważ zrobimy tak zwaną szybką piątkę, czyli 5 naszych propozycji wzmacniaczy zintegrowanych za plus minus 10 tysięcy złotych. Zapraszam. Przechodzimy prosto do sedna. Jedyneczka. Musical Fidelity M5 SI. Jest to wzmacniacz, który gra dźwiękiem pełnym, ciepłym, łagodnym, ale też któremu nie brakuje energii. Mamy tutaj świetną kontrolę basu, który jest delikatnie podbity, górę, która nigdy nie jest ostra, ale ma wystarczająco dużo detali, środek, który gra zdecydowanie pierwsze skrzypce, on jest wysunięty na pierwszy plan, nasycony, łagodny, naturalny. M5 SI polecamy praktycznie do każdego gatunku muzyki, nie musicie się też martwić jakością masteringu, a jeżeli chodzi o wybór kolumn, to tutaj zależy co potrzebujecie. Jeżeli chcecie ten dźwięk troszkę, że tak powiem, uszybszyć i odgrubić, to zdecydowanie na przykład fokale będą świetną opcją. Numer 2. Vincent SV228. Jest to hybryda, która posiada lampę na przedwzmacniaczu. Dźwięk jeszcze bardziej nasycony niż Musical Fidelity, jeszcze potężniejszy, jeszcze grubszy na basie. Tutaj najważniejszą cechą tego wzmacniacza jest ten czar. To jest ta lampka na przedwzmacniaczu, która powoduje, że wszystko się klei w dźwięku, który jest bardzo przyjemny, jest nasycony, jest bardzo łagodne. Te zniekształcenia harmoniczne, które te lampy wprowadzają, powodują, że tego wzmacniacza słucha się niesamowicie przyjemnie. Jeśli chodzi o repertuar, świetnie zgrywa się SV228 w jazzie, w akustyce lub w delikatnym rocku. Co nie oznacza, że nie poradzi on sobie na przykład z elektroniką czy metalem. To jest wzmacniacz uniwersalny, jeżeli chodzi o swoje granie. Jedynie co, to wyróżnia go właśnie ten lekki, lampowy czar. Jeżeli chodzi o wybór kolumn do SV228, to na przykład świetną propozycją są duńskie audiowektory. A jeżeli chcecie dźwięk odrobinę bardziej wyrównany, możecie spróbować coś od Polk Audio. Trzecia opcja to Rega Elicit. Bardzo się cieszymy z powrotu Regi na polski rynek i Elicit jest jednym z modeli, który nas tylko utwierdza w tym przekonaniu. Jest to wzmacniacz o świetnej tonalności, bardzo wyrównany, tam nie ma ani grama za dużo, ani grama za mało. Tak naprawdę nie jest ani jasny, ani ciemny, ani ciepły, ani chłodny, ani szybki, ani wolny. To jest bardzo wypośrodkowane granie. Dzięki tym cechom oraz dzięki temu, że Elicit swobodnie generuje bardzo obszerną i bardzo dokładną scenę muzyczną, ten wzmacniacz nada się praktycznie do każdego repertuaru i do praktycznie każdych kolumn. Tutaj właśnie wybór kolumn będzie się opierała zdecydowanie na waszych preferencjach. Jak będziecie chcieli sobie ten wzmacniacz, że tak powiem, podbarwić, to w tą stronę powinniście pójść. Jeżeli będziecie chcieli granie jaśniejsze, troszkę bardziej, że tak powiem, dynamiczne i szybsze, zdecydowanie fokal. Jeżeli chcecie coś po środku, kef albo pylon, jeżeli chcecie coś cieplejszego, Xavian, Sonus Faber, wybór jest bardzo szeroki, a Elicit poradzi sobie praktycznie z każdymi kolumnami, które do niego podłączycie. Czwóreczka Marantz 40N, najnowszy model od japońskiego producenta, który gra po japońsku. Jest to granie bardzo detaliczne, obszerne, szybkie, kontrolowane, ale nie brakuje w nim ani grama magii, ani barwy. To zdecydowanie nie jest techniczne granie, to jest, że tak powiem, taka złota era japońskiego hi-fi, który łączy w sobie cechy zarówno wysokiej detaliczności i rozdzielczości dźwięku, jak i nasycenia i takiej magii na średnicy, które powoduje, że tego dźwięku chcecie słuchać. Do tego dochodzi świetna wydajność prądowa i super dynamika. Dzięki temu kolejny raz Marantz 40M poradzi sobie z większością repertuaru i z większością kolumn. Tutaj jeżeli chodzi o właśnie dobór kolumn, to tak naprawdę sytuacja będzie podobna jak z Regą Elicit. Jest to na tyle uniwersalne i przyjemne dla ucha granie, że to co dobierzecie do niego będzie weryfikowało to, czy jakie muzyki słuchacie lub jaki dźwięk preferujecie. No i piąteczka Atol IN200. Najbardziej zadziorny, najbardziej koncertowy z tego zestawienia. IN200 świetnie się nada dla ludzi, którzy lubią rock, metal lub po prostu muzykę koncertową. On ma bardzo dużą skalę, bardzo dużo energii jest w tym dźwięku, jest zadziorny, jest szybki, ale nie brakuje w nim też nasycenia. To nie jest wzmacniacz grający, że tak powiem brzydko, po chamsku, tam jest spora kultura dźwięku, ale mimo wszystko jest to dźwięk wyciągnięty na pierwszy plan, który bardzo wciąga słuchacza taką dużą ekspresyjnością brzmienia. Do tego dochodzi świetna wydajność prądowa, IN200 poradzi sobie naprawdę też z dużymi paczkami, nawet możecie podłączyć coś pokroju Arri 948 i spokojnie on sobie z nimi poradzi bez ani kropli potu. Repertuar, jak mówiłem, rock, metal, elektronika, muzyka koncertowa, do jazzu oczywiście są lepsze wybory, na przykład wcześniej wspomniany Vincent albo Marantz. Atol jest stworzony dla ludzi, którzy chcą po prostu kopa, którzy chcą muzyki, z muzyki czerpać dużą dawkę energii i radości.
No dobra, słuchajcie, to było naszych 5 propozycji z masaczy za plus minus 10 tysięcy złotych. Dajcie znać, czy Wam się podoba taka koncepcja filmu, który jest taki szybszy, bardziej dynamiczny. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zgłaszajcie się w komentarzu poniżej tego filmu. A ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się za tydzień w środę. Tak więc, do zobaczyska.